Rodzina Wróblewskich. Julian, Hania, Emma, mama Klaudia i tata Martin. No chodź, pobaw się ze mną, będzie fajnie. Gdzie tam? No właśnie, do ciebie mówię, chodź, pobawimy się, będzie super. Będziesz na przykład mamą, a ja tatą, dobra? Pobawimy się? Albo odwrotnie, bo jesteś przecież chłopcem. Poczekaj, dokąd idziesz? Nie chcesz się ze mną bawić? No weź. Emma, jeżeli kot nie chce, to daj mu spokój, dobrze? Nie można go zmuszać. Chodź tu, chodź, baw się ze mną. Szybko. Emma, nie wolno łapać kota za ogon. Mówiłam ci, już o tym rozmawiałyśmy. No super, i nie mam się z kim bawić. O nie. Może ja się z tobą później pobawię, ale na razie mam jeszcze sprawy do załatwienia, dobrze? I pamiętaj, nie męcz kota. Mamo, mamo, mam pomysł. Idę po karmę, może wtedy Simba do mnie przyjdzie. Dasz mi trochę karmy kociej? No pewnie, tutaj masz karmę, może zadziała, spróbuj. Simba, mam coś pysznego dla ciebie. Chodź, zobacz. Simba? Simba, gdzie ty jesteś? Poszedł sobie? Oj, Emma, nic nie rozumiesz. Koty robią zawsze tylko to, co chcą. Takie już są, po prostu. Robią to, co chcą? Aha. Tylko ja nie mogę robić tego, co chcę. No super. Dobrze, rozsypię tutaj trochę karmy i na pewno zwabię kota. Okej, tutaj postawię karmę i może on przyjdzie wtedy. Ale najpierw muszę go trochę zachęcić i schować się. Ha, ha, ha! Na pewno się nie spodziewają tego. Haniu, co ty robisz? Ojej, przestraszyłaś mnie. Piszę pod każdym filmem na YouTubie. Pierwsza, pierwsza, pierwsza. Aha, super, mogę się przyłączyć? Nie, nie, nie. Idź bawić się sama, to był mój pomysł. No dobra, ale ja też bym chciała być pierwsza. Będę pierwsza w moim pokoju. Ojej, udało się, przyszedł kot. Jesteś, udało mi się ciebie zwabić. Super, siedź sobie tutaj, a ja będę się z tobą bawić. Wszystko zjadłeś, wow. Ale jesteś grubiutki. Ale masz brązowe paski, zmieniłeś kolor? Ojej, to dziwne. Hania, chodź szybko, chodź. Tak, o co chodzi? Idę już. Tutaj nie ma nic napisanego, że kot zmieni kolor futerka. No ale mówię ci, zobacz, on ma brązowe paski, coś się zmieniło. No masz rację, Simba miał inny kolor futerka. Zaraz mu się przyjrzę. Emma, przykro mi, ale to jest dziewczynka, to nie jest Simba. Co? O nie, przez tą karmę zmienił kolor i zmienił płeć z chłopca na dziewczynkę. Nie, 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 Emma, nic nie rozumiesz. To nie jest nasz kot, to nie jest Simba. Aha, to jest inny kot, już rozumiem. Co zrobiłeś z Simbą? Zjadłeś go? Dziewczynki, wróciłam. A tutaj jest kot, szukałyście go chyba? Mamo, mamo, jesteś, super. O, widzisz, teraz mamy dwa koty. Ale tego drugiego nie znam. Ma inny kolor i jest dziewczynką. A czemu oni się tak gryzą i stukają głowami? Ojej, nic nie masz pojęcia o kotach. Oni się bardzo lubią, kochają, zobacz. Są zakochani. Aha, ale super, zakochana para. I patrz, idą sobie gdzieś razem. No, musimy dać im spokój. Nie chcą się z nami bawić, bo mają siebie. Aha, już rozumiem. Ale gdzie one? Ale krzyczą. Ojej, ale dziwne dźwięki. Nie mam pojęcia, o co im chodzi. Co one robią? Ja też nie mam pojęcia, ale szybko zaraz sprawdzę w internecie. Zobacz, jeden schował się za sofą. Hej, nie wspinaj się, mama będzie zła.
Hania, zobacz, ona się tutaj schowała. Co ona tutaj robi w rogu? Emma, nie mam pojęcia. Nie przeszkadzaj mu, żeby cię nie ugryzł albo nie podrapał, a ja idę sprawdzić w internecie. Dziwne dźwięki, koty. Tak, dwa koty, dziwne dźwięki. I wtedy. Emma! Ta jedna kotka chyba jest w ciąży, ona chyba rodzi. Co tutaj koło naszej sofy? Ojej, 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 co ja mam teraz zrobić? Co my zrobimy z tymi kotami? Ona rodzi. Dzień dobry, jestem Hania Wróblewska i nasz kot, czy nie nasz kot, ale on chyba rodzi, przyjedzie pani? Ojej, Emma, nie panikuj, nie panikuj, wszystko będzie dobrze. Co? Ja nie panikuję, ja jestem super ciekawa, jak to będzie, chcę zobaczyć. Dziewczynki, muszę was pochwalić, świetnie się spisałyście. Kotka jest zdrowa, młode też i są przepiękne. Wszystko w porządku? Ojej, to super, tak się bałyśmy. Super zareagowałyście, dobrze, że przyjechałam w odpowiednim czasie, także super, jesteście bardzo dzielne. Ojej, jakie one piękne! Mamy teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć kotów, bo jeszcze Samira. Ojej, jakie piękne! Nie ma nic lepszego niż małe kocięta. Dziewczynki, zrobiłybyście mi zdjęcie na moje konto na Instagramie? Jasne, jasne, a ja napiszę wtedy pierwsza pod pani zdjęciem. Emma, może nie tak szybko. I nie wiadomo, czy je zatrzymamy, także tak się nie ciesz na razie. Co? Co tutaj się dzieje? O, mamo, 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 jesteś już! Zobacz, ten kot do nas przyszedł, on był w ciąży z Simbą i urodziły się kocięta. Tak, tutaj za naszą kanapą się urodziły. Ojej, naprawdę? I to wszystko w te 3 godziny, kiedy mnie nie było? Takie czary, jak ja wychodzę z domu, no nieźle. Dziękuję pani bardzo za pomoc. A nie ma problemu, wszystko poszło bardzo dobrze, cała czwórka jest zdrowa. Ojej, właśnie widzę, że mamy 4 koty nowe w domu. Ale super, to marzenie się normalnie nasze spełniło, malutkie kocięta. Tak, super. I wszystko zrobiłyśmy same, znaczy, no nie my, ale te kotki, a my pomogłyśmy. Dobrze, ja wychodzę, ale będę miała lajków pod zdjęciem. Jeżeli macie jakieś pytania, to dzwońcie. O tak, pytań to ja mam teraz dużo w głowie. Co ja z nimi zrobię? Mamy już Samirę, Simbę, dwa kocięta i ich mamę. Co my z nimi zrobimy? Mamo, zatrzymajmy je, proszę, proszę, proszę. No, ja muszę o tym pomyśleć. Poczekajcie. Nie, nie możemy ich zatrzymać. Zadzwonię do koleżanki. Ona wie, jak to się robi. Może znajdziemy im nowy dom. Mam taką koleżankę. Ona bardzo lubi koty. Może będzie chciała jeszcze jednego. O nie, zatrzymajmy je, proszę, proszę, proszę. Nie, tak nie można. Mamy już swoje kotki. A poza tym, może będziemy mogły je odwiedzać. Nie, nie smuć się.